Włączyłem kamerę i kuźwia komar od razu. Skurczybyk. Tak sobie przed chwilą pomyślałem. Wiecie, jak się skończy nagrywanie moich filmików? Że będę cały oblepiony reklamami. Nie, nie. Przecież ta firma mi nic nie płaci. Ta też mi nic nie płaci. Ta też mi nic nie płaci. No, co tam jeszcze mam? Podarte gacie to nie będę pokazywał. Dzisiaj wam opowiem o OB. Kilka fajnych doświadczeń ze zmarłymi. Mi umarł ojciec. Umarła mi matka. Umarł mi brat. Oczywiście wszystkie babcie mi poumierały. Wszystkie dwie. Nie? Wszystkie. Jakbym miał więcej tych babci. Nie? No, dwie babcie. A z czegoś ty się sugier śmiejesz? Przecież to jest, chodzi o śmierć. Przecież to poważna sprawa. Oni żyją. Oni żyją. Tylko się wyłączyli stąd. To jest najlepsza nazwa. Określenie. Nie to, że odeszli z tego świata. Tak jakby tam ich nie było, nie? Odeszli z tego świata, to w podtekście jest, że a, czyli tam ich nie było. Nie. Istota ludzka żyje w wielu wymiarach naraz. Żyje sobie w świecie fizycznym, a i też w światach tych niefizycznych na różnych płaszczyznach. I po prostu jak kończy żywot tutaj, to ciało umiera. Zdobyło określoną ilość tam doświadczeń i dalej egzystuje, istnieje w tam, w tym kontinuum, istnienia. No i jak się spotyka, wiecie, rozłąka ze zmarłymi, no to jest, OB pomaga, no bardzo pomaga. Ale jednak taka tęsknota cały czas jest. No i z tym trzeba się pogodzić, nie? Mi ojciec zmarł w 86 roku. Miałem 12 lat chyba, tak? 12 lat. Czyli byłem w wieku, kiedy młody mężczyzna potrzebuje ojca. I to jest taki wiek, że właśnie najbardziej potrzebuje ojca. No a mi ojciec umarł. Umarł. Miał 41 lat. Czyli w tej chwili jestem starszy od niego. W momencie, kiedy umarł. Nie, no, nie będę się rozczulał. Nie, nie, nie. Chociaż to doświadczenie było takie dosyć... Mnie nie rozczuliło, ale to była petarda, taka petarda. Aż się zaskoczyłem, że była reakcja ojca. Taka, a nie inna. Ojciec ze wszystkich moich tych zmarłych ma w tej chwili najwięcej świadomości. Nie od razu miał świadomość. Nie, to napływało bardzo, bardzo powoli. Ja tam w książkach opisuję te doświadczenia. Kiedyś go złapałem. Tato, tato, złapałem go. Tato, tato, ale ty umarłeś, ty umarłeś. A on zaczął mi się wyrywać, wykluł się z tego ciała niefizycznego, co go trzymałem i popierdzielił w przeźroczystym. Uciekł mi w przeźroczystym. Był porozwalany na aspekty. Egzystował w różnych, ja to nazywałem ospułach, obszarach stworzonych przez umysł obserwatora. Tym obserwatorem jest oczywiście najwięcej ten zmarły. Zmarły albo podróżnik astralny. Dobra, żeby się nie rozproszyć. I on egzystował w różnych tych ospułach. Nie miał świadomości. Miał fragmenty świadomości. W różnych miejscach go spotykałem. I tak to latami się odbywało. A potem zacząłem obserwować, że on ma coraz więcej tej świadomości. Ale ostatnie doświadczenie to było zajebiste. Po prostu dostroiłem się do jego, no nazwijmy to roboczo, centrum ja. Zbiorczy trust. Trust to się nazywa, taki zbiorczy punkt. Zbiorczy punkt. Ja patrzę. O, tata, Jezu. Samo to, że widzisz swojego zmarłego, bliskiego, to jest taka siła. Ja mam taki wyraz jusieńki, no kuźwa, full HD. Widzę, że ma zajebista świadomość. I od razu mówię, pierwsze tak wywaliłem z siebie, nie? To było takie pierwsze, pierwsza myśl, pierwsze takie odczucie. Nawet to ja powiedziałem, ale jakaś taka też większa część mnie, która chciała to powiedzieć. Powiedziałem tak, tylko wiecie, to był taki mentalny strumień, że to jest taki naraz się mówi te słowa. Tyle lat to minęło, a ta rozłąka wciąż jest
nie do zniesienia. O takich użyłem słów. Nie to, że bolesna, ale taka nie do zniesienia. A on tak nic nie mówił, tylko tak o tako. Zaczęła mu broda latać, zaczęła mu broda chodzić ze wzruszenia. A mówię, tato, nie płacz, tato, nie, ja sobie daję radę. A on był wojskowy, on momentalnie tylko już tam emocje powstrzymał. Uff, mam ziarki. Nie, no teraz mnie trochę bierze, ale tak to... To nie jest tak, że człowiek sobie nie radzi z odejściem bliskich. Nie, ale jednak ta tęsknota, ta rozłąka, mimo że człowiek obuje, jest. No bo bym nawet chciałbym mieć w tej chwili nawet ojca. On by ile by tam miał lata, jak ja mam, no nie wiem, później, żebym był takim dziadkiem starym. Ale chciałem, wie, nawet jakbym go na wózku pchał. Fajny, fajny, po prostu ojca miałem zajebistego. Momencik, momencik, bo nie chcę, kuźwa. Teraz mnie tak bierze, tak to mnie to nie bierze. Tak może, wiecie, jak się człowiek tak otwiera, to wtedy to tak wypływa i tak się nakręca na ten płacz. Nie, to nic nie da. Ale też to nie można tłumić. Jak ktoś tam ma ochotę sobie popłakać, to sobie wypłakać. Wtedy ta energia tego żalu wylatuje. No i jest lżej, nie? Nie będę beczał. Opowiem wam dalej. Siedział. Właśnie w tym, to była taka lokacja, która się, no u nas w rodzinie to się nazywało pusta chałupa, stara chałupa. To był element domu starego, gdzie nie było, nie był zagospodarowany i miał taki fajny, zajebisty klimat. Ojciec był wojskowym, to tam, no teraz to można powiedzieć, wiecie jak to było za komuny, benzynę wynosił. No kuźwa, benzyna była na kartę. No bez była na kartki, a tam kolega kolegi, kolega nie, sierżant, kuźwa. Trzeba było sobie radzić, bo bez tego to na nic. No drugi na przykład we wsi, kiełbasa, wędlina, wszystko. Za komuny tam sobie ludzie radzili, nie? Jak mogli, tak samo teraz, nie? Tak samo teraz. Teraz jeszcze lepiej sobie radzę w każdym, dobra, żeby się nie rozproszyć. Był w takim fajnym właśnie tym obszarze, tej pustej chałupy, ale oprócz niego były jego też aspekty, jego elementy, wszystko pozbierane. To wygląda jak taka zajebista ekipa kumpli. Taka rodzina, taka więcej niż rodzina, więcej niż zbiór przyjaciół, więcej niż takie stare ziomale, którzy się znają od wielu, wielu tysięcy lat. To coś takiego było, nie? Zajebiste. Ale przedstawicielem tych zbiorowości był mój ojciec, jako element, którego ja znam z tej inkarnacji, nie? No, że był kontakt. Ale ten kontakt był zajebisty. Ja mówię po prostu wprost, tak powiedziałem. Tato, ta tęsknota jest nie do zniesienia, nie? I tak brało go na wzruszenie. A potem następnie go zapytałem się, tato, ale co tutaj robisz? Przecież nie nudzisz się? Tu jest takie trwanie, czy co? Mówi, nie. I mi pokazał, od razu się pojawiła taka mapa, stworzył taką mapę, ale ta mapa to była zajebista. Mapa tego świata niefizycznego, w którym się porusza, to wyglądało, interesujecie się trochę elektroniką, no, wpiszcie sobie w Google płytka elektroniczna, płytka z układów scalonych, jak ją przekręcicie do góry nogami, tam gdzie nie ma tych części elektronicznych, to są takie ścieżki wytrawione, i są takie punkty. Są takie punkty. Ja tę mapę widziałem właśnie na bardzo podobne do takiej ścieżki. Tylko to była tak. Ciemne tło, a ta ścieżka była złota i te punkty były złote. Ja sobie myślę, kurwa, tatuś, jak fajnie, że się to urządziłeś, nie? I on po tych. O, taki fajny, zajebisty plan, mapa, labirynt, ale. Coś pięknego. I w tych punktach były jego najlepsze, zajebiste lokacje. Jedna na przykład to było wszystko związane co z morzem. On był marynarzem też. Najpierw był marynarzem, potem był żołnierzem. Porty, statki. Ale jak wszedłeś w ten punkt, to od razu zaczynałeś doświadczać tego, nie? Czułeś się tak marynarzem. No po prostu te jego najpiękniejsze doświadczenia, wspomnienia były. W innym punkcie
Były takie klimaty, co ja pamiętam, że on takie lubił i mi to też w genach zostało. Na przykład złomowisko, ale tak fajnie zrobione to złomowisko było i tam się chodziło, tam się pyrało, różne rzeczy, jakieś śrubki. To też takie fajne. No i tam, ile tych punktów było na mapie? No, kilkanaście. Były też takie bardziej osobiste, takie, wiesz, jakieś balangi. No. I to jest jego lokum. Lokum, w którym jest jego całe ja na tą chwilę ulokowane. No. Fajne doświadczenie. Potem wróciłem do ciała taki wzmocniony. Nie dość, że się spotkałem z ojcem, to jeszcze przede wszystkim wiedziałem, że mam pełną świadomość. Pozbierał się. Jeszcze się umie tam ogarnąć. Mapa. I jeszcze elementy złota. Czyli taka sytuacja, nie? Srebro, złoto. To co najlepsze, nie? Oni tam, wiecie o co chodzi. Ja ten świat obę to widzę właśnie w barwach. Często sprawdzam po barwach. Po takich elementach. No, mam fajnych wspomnień z ojcem. Dobra, i teraz tak, następne spotkanie. Najmniej świadomości ze swoich zmarłych kolejnych to ma mój brat, ale już nabiera coraz więcej świadomości. Wyobraźcie sobie, że mój brat pół roku przed śmiercią powiedział mi w obę: Brejdak, ja już jestem martwy. On wiedział pół roku tam, po tamtej stronie, tamto ja wiedziało, że już że się wyłączy z tego świata. Potem mu to powiedziałem. No. Mówiłem mu wszystko na bieżąco. Ma więcej świadomości, ale nie jest jeszcze aż tak scalony. Jak tam się martwiłem o niego, to przyszedł do mnie pod dom. Pod domem patrzę. Za oknem biały telefon z takiej jakby kości słoniowej. On bierze do słuchawkę. Brejdak, halo, słyszysz mnie? Halo. Wszystko okej, okay. Nic się nie ma, wszystko dobrze, wszystko zajebiście, dobrze jest. Widać, że on tam sobie radzi i sobie już tam scala się. No nie wiem, ile to będzie trwać, no może szybko będzie trwać. No no i jeszcze co wam powiedzieć. No właśnie tak się zastanawiam, czy wam to mówić, bo ja wiem, że niektórzy boją się śmierci. A może jeszcze inaczej, niektórzy mówią tak: Panie Darku, ja właśnie się śmierci nie boję. Ja nawet, no tam ktoś tam ma takie tendencje do depresji, czy jest mu chujowo tutaj, to mówi, ja nawet ja bym chciał umrzeć, nie? Ja najbardziej się boję tego przejścia, tej agonii, tego bólu, bo moi bliscy to widziałem, jak umierali. No, tak się właśnie przez chwilę zastanawiam, czy wam to powiedzieć, nie? Ja prosiłem Boga, ja mu to potem wypominałem, ale widocznie ludzie, nieraz tak musi być. Nieraz tak musi być, taki jest plan, że nieraz istota musi pewnych rzeczy doświadczyć. No, co zrobić? Matka jak umierała, ja prosiłem Boga. Raz miała szansę, 11 lat życia dostała, nie? Potem drugi raz, jak wrócił nowotwór, to już się wymiatało, ale ja nadal walczyłem do samego końca. Prosiłem Boga, żeby po prostu pomógł, nie? To do mnie przyszedł i powiedział: słyszę twoje modlitwy. Nie powiedział, że wysłucha, tylko że słyszy, nie? Potem go prosiłem: Panie, no ale dobrze, no to jak ma umrzeć, to nie weźcie, zróbcie to jakoś tak, żeby zasnęła, żeby nie cierpiała, żeby to było łagodne. Nie wolno, znaczy nie wolno, no powiem wam na swoim przykładzie, że moja matka nie miała łatwego zgonu. Nie miała łatwego zgonu. 9 dni agonia trwała. No. Wyłączała się powoli. Była tu, była tam. Znowu tu. 15 godzina czuję matkę. Kurwa, wypierdalam szybko do szpitala. Jadę do niej, nie? Złapałem ją za rękę. Mamo, bo po prostu poczułem, wiedziałam, że chce się ze mną skontaktować. Ja tam co chwilę byłem w tym szpitalu, ale o 15 poczułem, że kuźwa... Ma taki sygnał od matki. No to szybko, kurwa, wszystko rzuciłem, pojechałem do matki. Mamusia, słyszysz mnie? Wziąłem ją za rękę. Jak mnie słyszysz, to ściśnij. A ona ścisnęła. Nowotwór ją tak wyłączał, że po prostu tylko mogła lekko zaciskać rękę. Wiecie, co się dzieje, jak człowiek umiera albo wychodzi z ciała?
pierwszy zmysł się przesuwa, właśnie zmysł czucia. Możesz być tutaj. Kurwa, myślałem, że się nie nagrywa. Nagrywa się. Możesz być tutaj, w świecie fizycznym, ale zmysł czucia masz już przesunięty. On się przesuwa jako pierwszy. Najczęściej to są stopy albo dłonie. Jak ktoś właśnie umiera, to najlepiej za dłonie. On może nic nie powiedzieć, bo nie będzie miał siły oddech wziąć, aparat mowy uruchomić, krtań, wszystko, nie? Ale jak złapiesz za dłoń, może być komunikat. Tak nie, tak nie. Mamusia, słyszysz mnie? O, tu uścisk dłoni. Mamusia, mamusia, mówię do ucha, kocham cię, mamusia. A tu łza z oka. Czajcie? 9 dni umierała, powoli ją wyłączało. Za parę dni przyszedłem, to dłonie to było... Dłoń, ręka to tako. Gorzej niż z waty, z puchu. Widziałem, że już ją wycięło, że to już jest zostało, już jest więcej tam. Przychodziłem w tam, w obę. No to pokazywała mi, że ta strona, że... Rozwalił on nowotwór, wszędzie się tam rozsypał. No. No i chemia też zrobiła swoje, nie? Ale nie to, że przez chemię, po prostu to się... Wszystko się kuźwa... No i tak. No ale dobra, wrócę. Jak już umarła. Ja Bogu wypominam, Panie, ja tak Cię prosiłem, żeby chociaż zgona miała lekkiego, a ona umierała tak długo. Wyrzuty robiłem Bogu. No ale po prostu, no, trzeba się z tym pogodzić. Wiecie, nieraz takie wyrzuty Bogu prawić, czy tam tak jak z kumplem rozmawiać, jak z ojcem, jak z dziadkiem, nieraz tak się niby pokłócić w myśli, to też jest dobre. Bo nie dość, że to z siebie wyrzucasz, to ta więź powstaje. Ten link z Bogiem, z wyższymi istotami, to nie powstaje, tylko w ogóle nie wiem, czy powstaje, jak się klepiesz modlitwy i ojcze nasz, który się święci, imię Twoje. Królestwo Twoje, nie? Nie. To właśnie jak z nim dialog prowadzisz, jak z nim rozmawiasz, jak się nieraz na niego wkurzysz. To też jest, to jest ojciec, no to co? To jest, wy z bliskimi żeście się ani razu nie pokłócili? Albo tam... No ale widocznie takiego miała mieć... Takie miała mieć przejście, takie miała mieć zgona. No i tam, to było jakiś czas temu, spotkałem ją w OB. Mówi tak, mamusia, bo ja się z matką mówiłem, że tam będę ją, no, nie to, że nachodził, nagabywał, tylko będę ją odwiedzał. Mówi, przychódź kiedy chcesz, dobra, będziemy próbować, spoko. Spotkałem ją od razu i z grubej rury. Mamusia, wiedziałem, że to może być różnie, różna może być reakcja. Ale tak jak mówię, z matką mówiłem, że będziemy gadać, będę cię różne pytania męczył. Mówi, jakie było przejście, jaki był zgon. A ona momentalnie się zerwała w tym obę, odskoczyła na, odleciała normalnie na kilka metrów i mówi tak. Oj, weź mi nawet nie przypominaj. Ciężki miał zgon. Także tak to różnie wygląda. No ale co jest najważniejsze? Ważne jest, że po prostu wszystko jest do doświadczenia. Wszystko jest do przeżycia. Nawet człowiek przeżywa własną śmierć.